Seweryn Chorodyski, honorowy obywatel Opatowa, ma swoją ulicę na nowo powstającym osiedlu, gdzie w przeszłości była targowica zwierzęca. Wnioskodawcą nadania nazwy był Grzegorz Gajewski, burmistrz Opatowa. Mamy na terenie Opatowa kilka ulic, które powstały jako nowe ulice, które są już zabudowywane, natomiast wdziera się taki nieporządek ze względu na to, że numery kolejnych domów na tych nowych ulicach są przypisywane sąsiednim ulicom. Wdziera się taki nieporządek i chciałem to uregulować. Rada Miejska wniosek przyjęła i podjęła stosowną uchwałę nadającą nazwę Seweryna Chorodyskiego ulicy przylegającej do drogi powiatowej Opatów-Strzyżowice. Seweryn Chorodyski, postać wyjątkowo i zasłużona w historii Opatowa, wybitna postać. Mimo że nie był rodowitym opatowianinem, to zapisał się tutaj w naszej historii jako notariusz, ale przede wszystkim jako działacz społeczny, ponieważ dzięki niemu powstała między innymi Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Spółdzielnia Spożywców z Połem, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Orkiestra Dęta, Ochotnicza Straż Pożarna. To on był inicjatorem tej oddolnego działania i uważam, że to jest bardzo trafna nazwa i trafna inicjatywa, żeby uhonorować tego człowieka ulicą. Z Opatowa dla STV Info, Jerzy Strzyż.